Pan Piotr Dreziński ze Świnoujścia jest kontrolerem. Co prawda nie biletów, ale jakości wody w wodociągach. Jednak jak na kontrolera przystało, bilety są jego pasją. Jest prawdopodobnie posiadaczem największej w Polsce kolekcji różnego rodzaju biletów. Ma ich, uwaga, ponad 30 tysięcy. Pan Piotr oprócz biletów komunikacyjnych z całej Polski ma też perełki, na przykład bilet wstępu do Parku Narodowego w Zimbabwe. Hobby wymaga poświęceń, jedzenia margaryny w nadmiernych ilościach i oglądania wszystkich leżących na ulicy papierków. Pan Piotr chciał, żeby biletowym tropicielem został jego pies. Hasan jednak nie daje się namówić. Pana Piotra zapisujemy do teleekspresowej galerii ludzi pozytywnie zakręconych. Będzie zasiadał w loży Gapowiczów. Ponieważ ludzie z pasją to nasi ulubieńcy, panu Piotrowi przekazujemy jedyny na świecie niepowtarzalny bilet, który uprawnia do telejazdy teleekspresem zawsze w pierwszej klasie. Proszę pamiętać, odjazd codziennie o 17:00. Na dzisiaj to już wszystko.